Pragniemy Państwa zaprosić na rozmowę z grudziąckim kandydatem SLD do Sejmu, radnym samorządowym, panem Łukaszem Mizerą. Rozmowę poprowadzi Piotr Wasiak dla egrudziac.pl. Witam Państwa, Piotr Wasiak z tej strony. Dzisiaj na rynku grudziąckim w kawiarni Od Zmierzchu do Świtu gościmy pana przewodniczącego Rady Powiatowej SLD, kandydata do Sejmu, też z ramienia SLD, również radnego Rady Miasta Grudziądza, asystenta posła do Parlamentu Europejskiego Janusza Zemkę, członka Komisji Budżetu i Polityki Gospodarczej oraz Komisji Sportu pana Łukasza Mizerę. Witam pana serdecznie. Witam panie redaktorze, witam państwa. W takim razie zajmijmy się najpierw trzecim etapem drogi średnicowej, a mianowicie zachciankami grudziąckiego zarządu dróg miejskich. Jest przetarg rozpisany i w tym przetargu grudziącki zarząd dróg miejskich ma pewne kryteria, a mianowicie samochody, komputery z czytnikami Blu-ray, również rzutniki. Zna pan te sprawy w ogóle? Jak mamy to oceniać? W jakich kryteriach? Czy Zarząd Dróg Miejskich może stawiać wykonawcy takie kryteria? Przyznam się uczciwie, że nie znam zapisów, o których pan redaktor przed chwilą powiedział. I trzeba uczciwie sobie powiedzieć, tak, że Zarząd Dróg Miejskich, jeżeli zapisał w przetargu, w oczekiwaniach ze strony oferentów, którzy będą składali swoje oferty, tego typu roszczenia, no widocznie jakieś podstawy prawne ku temu ma. Czy to jest jego zadanie? Wydaje mi się, że nie. No przede wszystkim chodzi o to, żeby jak najszybciej i jak najlepiej zrealizować inwestycję drogową, nie natomiast uzbrajać w sprzęt Zarząd Dróg Miejskich. Nie wiem, no ciężko mi się odnieść do tego pod względem takim prawnym, tak? Ponieważ uważam, że jeżeli ten przetarg został podpisany przez prawnika, to widocznie te kryteria mieszczą się w zadaniach, które ustawa gdzieś dopuszcza. No czysto zdroworozsądkowo mogę powiedzieć, że nie do końca zgadzam się z tym podejściem, bo tak naprawdę ten trzeci etap już miał funkcjonować, tak? 25 września będzie oddany odcinek autostrady, a my mamy na naszym odcinku trasy średnicowej pustkę, tak, dziurę i w żaden sposób nie idzie skomunikować naszej trasy średnicowej z autostradą. I na tym Zarząd Dróg Miejskich powinien przede wszystkim się skoncentrować, na pozyskiwaniu sprzętu. Jeżeli miałoby, nie wiem, to następować w taki sposób, że no wiadomo, że jeżeli jakaś firma w jakiś sposób, tak, ma dołożyć sprzęt, tak jak pan redaktor mówił przed chwilą, komputer, tak, jakiś pojazd czy samochód, no nie może odbić się to chyba zupełnie na kalkulacjach wewnętrznych i nie wiem, czy w tym momencie no, ta oferta byłaby tak samo korzystna dla zamawiającego, czyli dla nas, dla miasta, jak w momencie, gdyby tych zapisów nie było. No, szefowa ZDM-u, pani Łazarczyk, przyznaje się do tego, że owszem, ona wie, że mimo wszystko koszty za to sam ZDM poniesie, ale w każdym razie jesteśmy w temacie drogi średnicowej. Sam pan stwierdził, że etap trzeci to jest wielka jedna dziura, ale co jest z etapem drugim? Już jest ten plan naprawczy, który prezydent Sikora mówił, że dostanie we wtorek, czyli wczoraj? Nie wiem, jest jeszcze przerwa wakacyjna. Na ostatnim posiedzeniu nadzwyczajnym nie mieliśmy okazji do zadawania żadnych pytań. No, opozycja w tym mieście niestety jest traktowana w taki sposób, że nawet próbując dociekać jest pomijane to i zbywane milczeniem. Pozostają nam tylko drogi oficjalne, a żeby uruchomić te drogi oficjalne, no nie byliśmy jeszcze w stanie tego zrobić. No, my prosiliśmy o to, no bo przecież na to są wielokrotne dokumenty z sesji już prawie rok temu, żeby się bliżej zainteresować tym, co się dzieje, ponieważ nawet jeżeli według zapewnień wszystko było dobrze, i tu zdania mieliśmy oczywiście podzielone i każdy może oceniać to jak chce, to dodatkowe godziny spędzone na zainteresowaniu się tą inwestycją na pewno nie byłyby zmarnowane, co dzisiaj pokazujemy. Jeżeli byłoby to dobrze dopilnowane i na odpowiednich etapach realizowany ten nadzór, o którym mówimy, to dzisiaj nie byłyby potrzebne ani plany naprawcze, ani poganianie, ani martwienie się, że znowu uciekają nam terminy. Tak naprawdę nie chodzi w Grudziądzu nam o to, żeby uzyskać jakieś odszkodowanie za spóźnioną inwestycję, tak, jeśli w ogóle je uzyskamy, a o to, żeby mieć dobrze przeprowadzone inwestycje w sprawny sposób, jak najmniej uciążliwy dla mieszkańców, bo no nie oszukujmy się, w tych korkach stoimy i każdy kolejny tydzień, każdy kolejny miesiąc, to nie są tylko nasze zmartwienia, ale również ludzi, którzy prowadzą działalność gospodarczą,
gospodarczą w Grudziądzu lub ewentualnie chcieliby ją prowadzić. I no, sama reklama również nie jest zachęcająca z punktu widzenia inwestora, jeżeli widzi, w jaki sposób są traktowane inwestycje miejskie, jak one się ślimaczą, jak przebiega ich realizacja. No, to są dość istotne punkty, które również świadczą o wizerunku miasta i o tym, jak się je odbiera na zewnątrz. Czyli radni opozycji nie mają możliwości jakichś nadzwyczajnych, żeby się dowiedzieć o takich rzeczach, żeby wiedzieć coś więcej niż zwykły obywatel Grudziądza? No, niestety, no, nie jesteśmy ani zapraszani na żadne spotkania. Nawet jeżeli odbywa się to gdzieś z naszej inicjatywy, zawsze te odpowiedzi są zdawkowe. Zresztą można nasze dyskusje na sesjach rady chociażby przyjrzeć się im bliżej. I zawsze, no, jesteśmy traktowani jako ta siła generalnie, no, niepotrzebna. Tak? Nie jesteśmy potrzebni do uzyskania większości, nie jesteśmy potrzebni do tego, żeby z nami cokolwiek omawiać, a każda próba z naszej strony dowiedzenia się czegoś, ingerencji w jakąkolwiek wiedzę z zakresu działań prezydenta czy tej koalicji, która obecnie Grudziądzem rządzi, no, jest od razu odbierana jako chęć, nie wiem, ataku, zbierania jakichś argumentów, tak, do robienia hucpy politycznej, jak to pan prezydent swojego czasu nazywał. Z jednej strony jest to krzywdzące, no, z drugiej strony jestem w stanie to zrozumieć, jeżeli ktoś w tak arogancki sposób przez 5 lat prowadzi tą politykę w mieście, to nie ma co się oszukiwać, że nagle ona się zmieni na miłą i sympatyczną. Znaczy, może lepiej, jakbyśmy nie rozmawiali mimo wszystko o państwa relacjach, bo wiem, że polityka z ostatniego czasu trochę nabrała innych kolorów, tych bardziej negatywnych. W każdym razie, jeszcze powracając do drugiego etapu średnicówki, nie chciałbym tutaj naprowadzać pana na odpowiedź i mówić, że czyjaś to jest wina, ale kto jest odpowiedzialny za taki stan rzeczy? Panie redaktorze, to nie jest kwestia szukania znowu winnego. Jak kiedyś rozmawialiśmy, ja dzisiaj powinienem usiąść i z pełną satysfakcją powiedzieć, a nie mówiłem. Bo 4 lata temu mówiłem, 3 lata temu mówiłem, wskazywaliśmy jasne rozwiązanie. Już od momentu dzielenia całej budowy trasy średnicowej, po tym jak został ukończony odcinek drogi zbiorczej Droga Łąkowa i był na ukończeniu pierwszy etap średnicowki, wówczas wpadnięto na genialny pomysł, żeby nie realizować w całości drugiego etapu, a tam była jeszcze szansa na to, żeby z marszałkiem chociażby porozumieć się w sprawie tego przejazdu kolejowego, który jest koło rondo na ulicy Południowej, tak? I wiele innych spraw, które wówczas można było załatwić. Okazało się, że ten projekt jest za duży, żeby go tak zrealizowała tamta ekipa, i stwierdzili jasno, że podzielą go wtedy na 3 mniejsze etapy w ogóle, bo pamiętajmy, że od tego to się zaczęło, że ten drugi etap był de facto podzielony na 3 kolejne etapy, tak? Czyli 2-1, 2-2 i 2-3. Później zaczęto się z tego wycofywać, po tym jak w konkursie, no, nie udało nam się uzyskać tych środków, zostaliśmy przeniesieni przecież na listę indywidualnych projektów, i to były kolejne przepychanki, zarówno czasowe, tak, jak i poruszanie nieba i ziemi, wszystkich świętych na to, żeby tę inwestycję w Grudziądzu dokończyć, zrealizować. Tak później zaczęto również się wycofywać z tego podziału na ten etap drugi i trzeci i z powrotem po skończeniu tego drugiego mówimy jeszcze o tym trzecim brakującym, tak, którego na razie nie ma i tak jak wiemy, no nie jest realizowany, a powinien być. Bo... Przypomnijmy, że jeszcze jest czwarty etap, czyli budowa estakady nad szosą toruńską. Tak, to już wydaje mi się, że jest śpiew przyszłości i dopiero większości kierowcom, no, okaże się, tak, to straszna rzeczywistość, jeżeli będzie ta droga funkcjonowała na zasadzie skrzyżowania płaskiego tam w tym miejscu. To będą niewyobrażalne korki. Myślę, że to, co dzieje się dzisiaj na moście, gdzie wielokrotnie sieczymy na to rozwiązanie, chociaż tam nie można było tak naprawdę zastosować innego rozwiązania, no, jest dopiero preludium przed tym, co będzie działo się tam w okolicach ronda na Południowej. No tak, istnieje obawa, że to całe zagęszczenie pójdzie po prostu w innym kierunku Grudziądza. No nic, proszę panie przewodniczący powiedzieć mi, po co Grudziądzowi nieruchomość za 400 tysięcy złotych kolejna? Grudziądzowi każda nieruchomość byłaby przydatna, tak? My dostaliśmy tą uchwałę i znowu, nie powinniśmy, mówić, że wprowadzamy jakieś negatywne akcenty, ale panie redaktorze, no wyobraźmy sobie sytuację, gdzie w pracy przychodzi do pana, nie wiem, rozmówca, tak, i zmienia, nie wiem, całą konwencję rozmowy czy całą konwencję zagadnienia. No my, przychodząc na sesję, chcąc pracować, dostajemy na 5 minut przed rozpoczęciem
komisji przed nadzwyczajną sesją projekt uchwały. Tak? Podczas komisji, zadając pytania, dowiaduje się, że to nie jest ten punkt uchwały, bo porządku obrad, bo my teraz rozmawiamy na temat zmian w budżecie, no po czym kończy się komisja i zaczyna się posiedzenie sesji. Tak? Więc na komisji ani jedno pytanie, ani słowo wyjaśnienia. Tak naprawdę, no jak ktoś wolniej czyta, to może mieć problem, żeby przeczytać dwie strony tekstu w międzyczasie, tak, rozmawiając na temat innych uchwał, dobrze się z nimi zapoznać i ma podejmować decyzje, stąd nasze zniechęcenie. No oczywiście my przyjmujemy argumenty, że jeżeli od 5 lat tam nic się nie działo, inwestor się do nas nie zwracał, bo przy wcześniejszych próbach odkupu tych nieruchomości, bo takie próby przecież były podejmowane już 3 lata temu, wówczas inwestorzy się do nas zwrócili, spokojnie to przedyskutowaliśmy i udało się od tych pomysłów odejść, ich nie realizować. No dzisiaj, jeżeli słyszymy, że dalej tracimy szansę na to, żeby cokolwiek ten inwestor z tą działką zrobił, no wydaje mi się, że zasadnym jest próbować, jeżeli rzeczywiście zgodnie ze słowami pana prezydenta Sikory jest inwestor, czy są inwestorzy, którzy są tym terenem zainteresowani, tak? To poniekąd był jeden z warunków. No tu są pewne niedopowiedzenia, bo na dobrą sprawę nie ma żadnych szczegółów, nie ma konkretów, podobno są, ale czy są? No my ich nie widzieliśmy, tak? To są zapewnienia. Ja nie jestem skłonny im wierzyć, tak, ale też uważam, że nie powinniśmy ryzykować. Jeżeli była taka szansa i jest taka możliwość, żeby tam powstały miejsca pracy, żeby powstała inwestycja jakakolwiek, tak, która przyniesie chociażby podatek od nieruchomości, dodatkowe wpływy z PIT-u i z CIT-u, to jak najbardziej. Tak? To jest to, co jest nam niezmiernie potrzebne i tak jak mówię, no każde nowo powstałe 10, 20 czy 30 miejsc pracy jest w Grudziądzu na wagę złota i poza tym to miasto de facto nie traci na tej inwestycji, tak? Bo ceny gruntów poszły odrobinę do góry w ciągu tej ostatniej 5-latki, a my odkupujemy to za cenę sprzed 5 lat. Tak? No tak, mamy przywilej pierwokupu, czyli odkupujemy go za 400 tysięcy złotych. Pierwokup to jest odkup, tak? Tak, to jest odkup. Tam są zapisy, że jeżeli w ciągu tych właśnie tego okresu czasu, który jest obwarowany aktem notarialnym, nie następują działania, czyli inwestor nie rozpoczął żadnych działań na tym terenie, tak? A się zobowiązał, że w ciągu 5 lat bądź rozpocznie, będą to prace zaawansowane, bądź ukończone, no nam przysługuje taka możliwość, żeby ten grunt odzyskać. No, w samym mieście Grudziądzu terenów inwestycyjnych nie ma aż tak dużo i każdy dobrze zlokalizowany, a to niewątpliwie jest dobrze zlokalizowany teren, no jest ciekawą, atrakcyjną ofertą w tym, czym miasto dysponuje. Rozumiem. Czyli możemy być spokojni, że Grudziądz nie straci na tym odkupie, tylko ewentualnie zarobi, tak? No, pod warunkiem, że te zapewnienia, o których wcześniej mówiliśmy, są prawdziwe. No, będzie dla mnie prawdziwym dramatem, jeżeli okaże się, że nie ma inwestora na tym terenie, nikt nie jest nim zainteresowany, a my w jakiś dziwny sposób odkupiliśmy ziemię, ta, która po pierwsze no, nie jest nam potrzebna, a po drugie też blokuje możliwości rozwoju tego inwestora, który ją posiadał. No, to byłoby dla mnie wielkim, wielkim skandalem i wielkim nieporozumieniem, które na pewno trzeba by było wyjaśnić, no, ale wydaje mi się, że jeżeli ktoś takie deklaracje złożył, twierdzi, że ma oferty, które pomogą się rozwijać temu miejscu, no to jak najbardziej na tym nie stracimy. No to trzymamy wiceprezydenta za słowo, a proszę jeszcze powiedzieć Grudziądzanom, którzy nie wiedzą, gdzie dokładnie ta działka się znajduje. Ona się znajduje tam przy drodze magazynowej, mniej więcej przy trasie, która będzie powstawała, tak przy tym trzecim etapie, przy zjeździe. To będzie bliskie połączenie zjazdu autostradowego, więc te tereny są dość ciekawe. Panie przewodniczący, proszę mi powiedzieć, na pewno spotyka się pan z Grudziądzanami, z interesantami, z osobami, które pytają, zadają różne czasami trudne pytania. O co pytają właśnie Grudziądzanie pana najczęściej? O dwie sprawy, o pracę i o mieszkanie. I to jest to, co powtarza się niemal tydzień w tydzień. Tak? Nie ma takiego tygodnia, żeby ktoś nie był u nas w biurze i nie poruszał swojej albo trudnej sytuacji mieszkaniowej, albo trudnej sytuacji na rynku zatrudnienia. I wielokrotnie no, są to wielkie dramaty. Tak? Tu trzeba mieć świadomość, że to są dwie sfery, które najbardziej w Grudziądzu są największym problemem jego mieszkańców. Co pan odpowiada tym ludziom? To jest w zależności od sytuacji, tak? No część staramy się kierować do MPGN-u, pomagamy realizować, pisać te wnioski, to co możemy zrobić my na bieżąco. No nie jesteśmy dysponentem w żaden sposób żadnych lokali w mieście. Więc w tej materii po prostu choćbyśmy chcieli, nie jesteśmy w stanie pomóc, no to normalnie przechodzi przez komisję mieszkaniową.
podsuwamy pomysły. Napisaliśmy projekt, który był dobrym projektem na poprzednią kampanię samorządową reformy całego miejskiego przedsiębiorstwa gospodarowania nieruchomościami. A te pomysły dziś nie znalazły uznania w oczach mieszkańców. I tak naprawdę no, dzisiaj ta polityka jest gdzieś poza nami, tak? My możemy pomagać fizycznie tam, gdzie jesteśmy w stanie to robić, tymi metodami, które posiadamy, ale nic innego nie wymyślimy. Tak samo możemy porozmawiać z kimś na temat kompetencji, możemy pomóc, nie wiem, napisać CV, możemy pomóc sporządzić list motywacyjny, jeżeli taka potrzeba gdzieś zaistnieje, ale też nie dysponujemy etatami, tak? Też próbujemy, wcześniej było o tyle łatwiej, że jeżeli więcej było tych staży, można było to realizować. No, ze swojej strony mogę powiedzieć, że wszystkich studentów, którzy działają gdzieś i mają do 25 lat, to zapraszamy. U nas staże również organizujemy i to jest ta jedyna forma zatrudnienia, którą możemy w tym momencie zaoferować. Czyli rozumiem, że w 90% na razie wsparcie duchowe, tak? No tak naprawdę no jesteśmy, tak? Nie jesteśmy tą koalicją, nie jesteśmy w tej części koalicji rządzącej. Te pomysły, które mieliśmy chociażby na inwestycje, na proste przeprowadzenie sprawniejsze tych inwestycji, które działają, licząc na to, że się będzie rozwijała również koniunktura na grudziąckim rynku, no zostały gdzieś zaprzepaszczone i możemy również mieć do siebie o to żal, że nie byliśmy skuteczniejsi w kampanii wyborczej, nie udało nam się jej wygrać i nie udało nam się prowadzić swojej polityki, no, ale na dzień dzisiejszy no tak naprawdę niewiele możemy zrobić, nie będąc nawet słuchanymi. Przed chwilą wywołał pan temat koalicji, ale nie rozmawiajmy teraz o tej rządzącej w Grudziądzu, tylko czy jest jakaś inna koalicja tutaj u nas w samorządzie? Czy może pan powiedzieć, że współpracuje pan dla dobra naszego miasta z przedstawicielami chociażby Prawa i Sprawiedliwości i Ruchu dla Grudziądza? Tak, no, ale współpracujemy zarówno z przedstawicielami Prawa i Sprawiedliwości, Ruchu dla Grudziądza, współpracujemy z przedstawicielami Krajowej Partii Emerytów i Rencistów, kilku związków zawodowych, chociażby 5 idę na spotkanie do Solidarności, w którym będziemy omawiali sytuację pracowników sfery oświatowej spoza karty nauczyciela. I tu nie ma... W samorządzie mniej istotne są te barwy partyjne, tak? Tu dziura ani w drodze, ani niezrealizowana inwestycja, ona nie jest ani Platformy, nie jest ani SLD, ani nie jest PiSu. Ona jest nas, mieszkańców i naszą rolą poniekąd jest rozmawiać wszędzie tam, gdzie ktoś chce z nami rozmawiać, bo siłą rzeczy, jeżeli nie ma żadnego zainteresowania ani chęci współpracy z tamtej strony, no to rozmawiamy z ludźmi, z którymi możemy rozmawiać i to jest dla mnie naturalna kolej rzeczy. Czy to koalicja? Na pewno nie. To bardziej współpraca, tak? My politycznie w mieście mamy spojrzenie również na wiele spraw odmienne i tworzyć na tej bazie koalicji w takiej formie oczywiście nie można, tak? Proces tworzenia koalicji to są wielogodzinne, jak nie wielodniowe rozmowy na temat programu, na temat priorytetów każdego z ugrupowań, na temat tego, gdzie można pójść na kompromis, tak? Chociażby w przypadku Solanek czy innych inwestycji i działania innych spółek miejskich, zarówno poszczególnych pomysłów, wtedy dopiero można mówić o jakiejś koalicji. Jeżeli są to 3 czy 4 konferencje prasowe, na których przedstawiamy gdzieś wspólnie stanowisko na parę spraw, to na tym ta koalicja się kończy, tak? Więc to jest współpraca w określonych punktach. Czasami sobie wspólnie coś omawiamy, czasami wymieniamy się gdzieś swoimi stanowiskami na jakiś temat, ale tak jak mówię, no, proces tworzenia koalicji to jest przynajmniej wielogodzinny proces, wielodniowy proces szukania kompromisu i rezygnowania z niektórych rzeczy. Oczywiście ja nie wykluczam żadnej koalicji, bo na szczeblu samorządowym wykluczanie jakiejkolwiek współpracy jest po pierwsze bardzo krzywdzące, po drugie bardzo niesprawiedliwe. Po trzecie wiem, jak się ktoś czuje po tej drugiej stronie, bo tak zostaliśmy potraktowani chociażby przy okazji tej kadencji, gdzie już w samym wystąpieniu inauguracyjnym pan prezydent powiedział, że ze wszystkimi chce współpracować, tylko nie z SLD, no jak się okazuje, to tak naprawdę oprócz swoich to z nikim innym nie współpracuje, więc... No tak, o tych wykluczeniach nie rozmawiajmy. Przejdźmy jednak teraz do kampanii wyborczej, oczywiście tej do Sejmu. No i właśnie, przyglądałem się liście wyborczej z ramienia SLD. Numer 1 w naszym okręgu to rzecz jasna Jerzy Wenderlich. No i długo, długo żadnego Grudziądza Nina, dopiero na miejscu 6 pani Bagniewska Krystyna, a pan dopiero na 13. Dlaczego tak daleko? Czy może to jest ten klucz do sukcesu, ta 13, tak przywrotnie?
Znaczy, no, w ostatnich wyborach startowałem na miejscu szóstym, dzisiaj na trzynastym, to nie ma tak naprawdę dużego znaczenia. Ja cały czas jestem optymistą w sprawach polityki i świadomości wyborców. Uważam, że jeżeli ktoś wybiera swojego reprezentanta na obojętnie jakim szczeblu, to robi to w sposób świadomy, a odpowiedź na pytanie, dlaczego na 13, no jest zupełnie niewłaściwa. Przewrotnie mógłbym powiedzieć, że na pechowym, a dla mnie szczęśliwym, bo na przykład moja mama się urodziła 13, tak? Więc to jest gdzieś tam wybór dokonany na zupełnie innej zasadzie. Czy szóste miejsce jest odległym? Nie zgodzę się z tym, ponieważ przyjęliśmy następujące założenie, tak, że w naszym województwie kujawsko-pomorskim rozmowa na temat parytetu i udziału kobiet na listach no nie jest rzeczą martwą, a jest namacalnym dowodem. Wszystkie listy są stworzone w taki sposób, że występuje na nich taka sama ilość kobiet i mężczyzn i oczywiście w zdecydowanej większości to jest taki system zamka błyskawicznego, tak, że jeżeli otwiera listę pan marszałek Wenderlich, po nim jest kobieta, jest to przewodnicząca partii kobiet w naszym regionie, miejsce drugie, miejsce trzecie ma nasz przewodniczący wojewódzki, tak, jako mężczyzna, miejsce czwarte ma przewodnicząca ZNP z Torunia, miejsce piąte znowu jako mężczyzna ma sekretarz generalny FMS-u w Polsce, Krzysiu Kukucki, no i miejsce szóste, czyli tak naprawdę trzecia kobieta, która jest według tego rozdzielnika, no jest to kandydatka z Grudziądza, pani Helena Wagner. Tak? Więc w żaden sposób nie myślę o tym, że jest to miejsce niskie, to jest miejsce najwyższe. No, też jesteśmy w tym okręgu wyborczym trzecim ośrodkiem, tak? Największy jest Toruń, potem jest Włocławek, dopiero jest Grudziądz, to też gdzieś ma jakieś swoje znaczenie. I tu w drugim przypadku też, tak, na miejsce siódme Wiesiu Jasiński, nasz kolega z powiatu, długoletni radny. I uważam, że to też jako czwarty reprezentant tej męskiej grupy na liście, to też jest bardzo, bardzo wysokie miejsce, więc tutaj akurat w żaden sposób nie jestem zmartwiony, a wręcz odwrotnie się cieszę. Ja mówię właśnie o tej liście i o tym ponumerowaniu kandydatów z takiej obawy, że Grudziądz suma summarum nie będzie miał żadnego posła. Istnieje taka obawa, bo wiemy jak to wszystko funkcjonuje, jak ludzie głosują. No, na ogół głosują zawsze na pierwszych kandydatach z listy. Jak wiemy, pan poseł Janusz Dzięcioł startuje z ostatniego miejsca na liście Platformy Obywatelskiej, pani Marzena Drab gdzieś też tam odlegle, pan w środku listy. I istnieje taka obawa, że Grudziądz nie będzie miał żadnego swojego przedstawiciela w Sejmie, więc jak nie tą listą, to w jaki sposób dotrzeć do potencjalnego wyborcy? No chociażby takim wywiadem jak dzisiaj, za który jestem wdzięczny, bo on świadczy o tym, że cały czas istniejemy, funkcjonujemy i pracujemy. Dlaczego? No Grudziądzanie w poprzednich wyborach była bardzo ciekawa i fajna akcja, że Grudziądzanie głosują na Grudziądza. Tak? Teraz, żeby sobie ci ludzie, którzy w ostatnich wyborach tak poszli, odpowiedzieli na pytanie, czy są zadowoleni z tych przedstawicieli, których wybrali, tak? Czy są zadowoleni z tego, co oni przez te 4 lata zaproponowali zarówno dla miasta, jak i dla kraju, bo pamiętajmy, że poseł to nie jest funkcja typowo przedstawiciela miejskiego, tak? W Sejmie, ale przede wszystkim sprawowanie tej władzy ogólnokrajowej. No większość ustaw jednak podlegają im wszyscy mieszkańcy naszego kraju. No i na takiej zasadzie można wybrać, tak? Tu nie jest wcale powiedziane, że nasi mieszkańcy będą pozbawieni możliwości posiadania swojego reprezentanta z prostej przyczyny. Ja może się skupię na naszej liście, tak? Na naszej liście. No jest przewodniczący z Włocławka na tej liście, tak? Jest Krzysiu z Włocławka i oni będą sobie też te głosy zabierali. To nie jest tak, że Włocławek, chociaż de facto tak ma miejsce gdzieś wyżej od nas, jest z góry skazany na to, żeby ten mandat dodatkowy uzyskać, ponieważ tam występuje kilka mocnych nazwisk, które również będą wzajemnie sobie te głosy odbierały, one będą się rozbijały, przez co lista z jednej strony będzie silniejsza, ale z drugiej może dojść do takiej sytuacji, że ktoś z Grudziądza zbierze więcej tych głosów niż drugi kandydat z Włocławka i siłą rzeczy on się na taką listę już dostanie. Tak samo jest w przypadku Torunia, tak? No jest wicemarszałek Wenderlich,
Jego pozycja jest niekwestionowana w ogóle w całej partii. Jest osoba, która zajmuje najwyższą państwową funkcję teraz z ramienia SLD. No ale jest przewodnicząca ZNP chociażby, tak? Kobieta, która jest bardzo znana w środowisku toruńskim, bardzo dobrze oceniana i również na pewno część elektoratu marszałkowi gdzieś wyszarpie. No pytanie, jak będą się zachowywali mieszkańcy Grudziądza, jak oni swoje głosy, w jaki sposób oni swoje głosy oddadzą. Tylko mówimy cały czas o szansach innych kandydatów, a mnie ciekawi pana osoba. To znaczy, jeżeli byłbym przekonany o tym na 100%, że nie mam żadnych szans, to bym nie startował. Dla mnie polityka cały czas jeszcze jest pasją, ja cały czas się w niej realizuję. To nie jest jakiś zawodowy sposób na życie, chociaż jestem bardzo mocno związany, chociażby z racji tego, co robię zawodowo. Ale tak jak mówię, no, wydaje mi się, że jeżeli będę w stanie uzyskać więcej głosów od innych kandydatów, to będę w stanie reprezentować mieszkańców Grudziądza w Sejmie. Ale ma pan jakiś sposób na dobrą kampanię z happy endem? Przede wszystkim bezpośrednio. Bezpośrednio, jeszcze bardziej bezpośrednio niż ostatnio. Ostatnio mieliśmy więcej zdecydowanie pracy, bo to jest 50 kandydatów, tak? Dodatkowo były wybory do Rady Powiatu, było dużo trudniej to wszystko ogarnąć. Gdzieś na wszystko czasu nie starczyło. Dzisiaj mamy tak naprawdę cały miesiąc na to, żeby zajmować się tylko sobą i ten miesiąc zamierzam tak spędzić na spotkaniach, na normalnych rozmowach. Ja jestem do dyspozycji, mój numer telefonu się nie zmienił po kampanii samorządowej, także ci wszyscy, którzy gdzieś tam mają jeszcze ten numer albo ulotkę, mogą również z tego skorzystać. Spróbujemy zrobić przynajmniej jakieś dwa duże spotkania dla mieszkańców, jeżeli będą tym zainteresowani, zobaczymy po pierwszym. Też mam świadomość tego, że ludzie są zmęczeni polityką, tak? Nawet nie tyle sami politycy, co ludzie, bo to już są któreś wybory z kolei w krótkim czasie, był Europarlament, była kampania prezydencka w cieniu tragedii, żałoby, innych uczuć, tak? To też zupełnie inaczej jest przyjmowane, zupełnie inaczej ludzi wypala. Ostatnio no, dość wyczerpująca, bo długa kampania samorządowa i teraz znowu wybory, tak? Więc to też gdzieś spróbujemy tak delikatnie, ale jednak bezpośrednio. Analitycy twierdzą, że te wybory będą miały najniższą frekwencję od lat. Jakie jest pana zdanie? Znaczy wolałbym się nie przychylać do tego. Wolałbym wierzyć, że tak nie będzie. A obiektywnie? Obiektywnie no mam jakieś obawy, ale wierzę, że postawa też kandydatów, tak? Postawa tego, co będzie działo się w mediach, jak media będą przekazywały również relacje. Ja się boję, że jeżeli będziemy się koncentrowali nie na ważnych tematach, nie na rozmowach o tym, co nas boli, tak? O tym, czego potrzebujemy, jakie mamy problemy, jak chcemy je rozwiązywać, a na takich typowych... Nie chcę użyć jakiegoś niewłaściwego słowa, ale na jakichś banalnych sytuacjach, tak? Kto komu kogo z listy ukradł, tak? Czy ten wystąpił na konferencji przed konferencją, czy on pójdzie z nimi na debatę, czy nie. No, to są rzeczy, które ludzi zniechęcają, bo tak naprawdę zamiast usłyszeć, jakie są nasze poglądy na temat opieki społecznej, tak? Na temat rynku pracy, na temat tego, jak zagospodarować wolne środki w budżecie na przyszły rok, ludzie mają wrażenie, że my się tak naprawdę zajmujemy gdzieś tam sobą, tak? Ci politycy siedzą i bardziej spełniają swoje jakieś wizje i realizują swoje cele, zamiast zajmować się problemami nas wszystkich. I to może doprowadzić do takiego zniechęcenia przy tych wyborach. No i jeszcze jedno ryzyko związane z frekwencją to jest, jak zachowają się ci młodzi ludzie, którzy ostatnio ratowali Polskę, tak? Przed czwartą Rzeczpospolitą, bo takie hasła były i duża część tych młodych ludzi, tego najmłodszego elektoratu, najbardziej zmiennego, najbardziej jeszcze nieustabilizowanego, jak ona się zachowa. Czy ona, na ile ona jest zawiedziona tym, co miało powstać, czego nie ma, na ile są zawiedzeni ci absolwenci, bezrobotni i tak dalej, te grupy ludzi, którzy ten głos oddali niejednokrotnie pierwszy raz w wyborach, chociaż mając już te prawo wyborcze od kilku lat, czy oni zostaną w domu, czy zdecydują się poprzeć kogoś innego, czy ich ta sytuacja już zniechęciła na tyle, że nie wezmą udziału w wyborach. To są pytania, myślę, bardziej do socjologów niż do mnie. Ja jestem w tej kwestii optymistą. Czyli Grudziądza nie będą mieli okazji zadać panu jeszcze pytania na spotkaniach, tak? I dowiedzieć się o tych sprawach ważniejszych, o których pan wspomniał? Tak, oczywiście. Oczywiście zrobimy spotkanie na pewno jedno z gośćmi, bo takie plany mamy. Jedno spotkanie również będzie
gdzieś tutaj wspólnie z kandydatem do Senatu, ale to na to wszystko jeszcze przyjdzie czas, o tym jeszcze zdążymy porozmawiać. I oczywiście do tego będziemy do dyspozycji również w biurze, na ulicach, pod telefonem, jeżeli ktoś będzie chciał się umówić, to taka jest nasza rola. Chciałbym pozytywnie zakończyć naszą rozmowę, z tym, że nie do końca jestem przekonany, czy aby na pewno mi się to uda. Wrześniowa gala światła i energii, 50 tysięcy złotych przerzucone z ochrony zabytków na właśnie tę imprezę. Dobry pomysł, zły pomysł? Wie pan, jeżeli znowu biorąc za dobrą monetę te zapewnienia, to też chciałbym zakończyć pozytywnie i nie krytykować. Jeżeli nie mamy w oczach prezydenta nic więcej do zrobienia w sferze zabytków, a on decyduje, jest natomiast okazja do zrobienia imprezy, która będzie Grudziądz promowała nie tylko w ramach naszego powiatu, ale poza nim, to jest to dobra decyzja. Czyli takie lukrowanie? No jakoś trzeba zawsze to ciastko czymś ozdobić, żeby ładniej wyglądało. No, my staramy się cały czas przyciągnąć, tak? Pomysły na turystykę jednodniową, nawet wśród młodzieży, nie zawsze się sprawdzają, więc jeżeli jest okazja, żeby coś dodatkowo zrobić, to tak. No, tak jak mówię, pod warunkiem, że nie ma nic więcej do zrobienia w tej materii, z której te pieniądze zostały zabrane. Czyli rozumiem, że będzie pan uczestniczyć w tej imprezie z lekkim niesmakiem? Nie, dlaczego z niesmakiem? No to jest impreza kulturalna, mam nadzieję, że na wysokim poziomie, bo takie zapewnienia mieliśmy. Mam nadzieję, że będziemy wszyscy dumni jako Grudziądzanie z tego, w jakim świetle zostanie pokazane nasze miasto dzięki tej gali i nie broń Boże z niesmakiem. To... Oby w samych kolorowych barwach. I takich barw panu życzę również podczas kampanii wyborczej. Wszystkiego dobrego życzę. Dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję. Pozdrawiam serdecznie. Dziękuję za zaproszenie. Dziękuję.